Fajny ślimak, no. Mam ślimaka na tatuaż na szyi. Chyba nie widać. Ta-ra-ta-ta-ra-ta. O, tutaj! To czerwone dookoła, bo mi żona ścisnęła tak szyję mocno. Taka sytuacja. Tak, i wyszedł cały. Ej, zasuniesz drzwi, bo ja nie lubię tutaj, bo ja się czasami wygłupiam i ja nie chcę, żebyś ty słyszała, jak ja się wygłupiam. Ta słonka na mikrofonie to jest ten pop filter, żeby takich wybuchowych głosek nie było słychać. Chyba zawału dostał. Dobra, jeszcze jednego kodo znaleziemy i będzie załatwione. Słuchajcie, no jakby odpowiadając na to pytanie, jak żona chce wam zrobić ślimaka, to się zgadzajcie, ok? Czasami może wyjść coś zupełnie innego, niż żeście się spodziewali. Ale zawsze warto to. Poddać się temu zabiegowi. No dobra. Szukamy tego kodu i go znaleźć nie mogę. O, jest. Okej, to załatwione. Nie, nie piłem kiedyś, nigdy nie piłem kompotu z ziemniaków. Nie mam pojęcia, co to jest. Brzmi pysznie, ale nie próbowałem. Czy ja lubię Sylwestra Wardęgę? Jako osobę nie znam go aż na tyle dobrze, żeby móc powiedzieć, czy go lubię, czy nie. To znaczy, spotkaliśmy się parę razy i wydawał się całkiem fajnym gościem. Natomiast lubię jego filmy. Znaczy, lubię, cholera, no. Są śmieszne. Co oni tu...
uwolnić więźniów, bla bla bla, kogoś zabić. Da się zrobić. Załatwieni, załatwieni. Na smajcie mam Nika Solo Rock. SimCity gram na Europa Wschód 2. Załatwione, załatwione. Czy coś pojawi się z Reaper of Souls? Wiesz co, ja bym chętnie coś jeszcze ponagrywał, ale to dopiero jak wyjdzie ten, jak wyjdzie już dodatek, będzie do kupienia. Bo, no wiesz... O becie już co nieco powiedziałem. A szczerze mówiąc, już nie chce mi się za bardzo nagrywać z bety. Ja lubię po prostu... Bo to i tak się skasuje, nie? Max Payne'a, żebyś wiedział, że dokończę. Właśnie sobie ściągnąłem dzisiaj. Znaczy, ściągnąłem sobie już tydzień temu i dzisiaj miałem nagrywać Maxa, ale tak troszkę jestem podmęczony i pomyślałem sobie, a lepiej streama odpalę. Bo na YouTube'a to jednak troszkę inaczej. No wiecie, na YouTube'ie jak się nagrywa, to bardzo się staram, natomiast na live'ie mogę sobie czasami poluzować, pogadać i jest troszkę inaczej. Nie no, jak się można spodziewać wipe'a i w Royal Quest i w Diablo 3, no to trochę szkoda czasu. Tak, planuję coś Steve'a. Planuję takie bardzo poważne filmy Steve'a. Chciałbym zrobić parę misji, ale przejść je tak naprawdę wzorowo. Bezbłędnie jakby. Zobaczymy, czy to się uda. Ja gram Hunterem Undeadem. Cudny jest. Czy jakby... Niespecjalnie moja budowa ciała. Ale jest spoko. Ja lubię jakoś tak. Lubię undeadów. Zwłaszcza takich. Jak zawsze sobie robię undeada, to on ma dokładnie tą samą fryzurę i tą samą twarz. Patrzcie, jak on czadersko wygląda. Kurde, jeszcze ten łuk. Damn it. Piękna rzecz. Unboxing Wiedźmina 3? No, zrobię. Jak mi się uda dorwać edycję kolekcjonerską, to na pewno zrobię. A teraz kupuję tego Xbox One. Już mi zależy, żeby w nowym roku mieć, to też zrobię unboxing tego sprzętu.
Klucze do bety, czy Blizzard będzie rozdawał, ale do jakiej gry? Do Diablo 3? Chyba raczej nie. Chyba raczej nie, tym bardziej, że już sprzedaż lada moment, bo to gdzieś na początku roku. Natomiast do Hearthstone'a, jeżeli pytasz, to już rozdał wszystkie klucze. Znaczy każdy, kto ma konto Battle.net, może mieć klucz do tego. Skarpetopesz? No zobaczę, może coś na YouTubie zrobię z dodatku, może faktycznie te instancje, o których mówisz, z poziomem trudności. Ale wiesz, do instancji to trzeba mieć ekipę, a ekipę ciężko tak zgromadzić o... Okej, chodźcie, zrobimy sobie instancję teraz, bo będę nagrywał. Wszyscy czterej musicie przyjść dokładnie o tej samej porze, to nie jest takie proste. Chyba że znajdę jakiś sposób, żeby robić live'a i jednocześnie nagrywać w wysokiej jakości, to wtedy będzie łatwiej, bo sobie odpalę tutaj na live'a i przygotuję materiały. Właśnie podobno Avermedia ma taką funkcję, będę musiał to wszystko przebadać dokładnie. Bo to jest oczywiście do zrobienia, ale no nie jest takie proste, jakbym chciał, żeby było. Czy ja planuję powrót do StarCrafta 2? No na pewno nie jakoś intensywnie, bo to jest gra, która wymaga bardzo dużego zaangażowania, jeżeli chodzi o czas. A czas to jest właściwie taka rzecz, której ja za bardzo nie mam i... To nie jest tak jak WoW, że sobie wpadnę, na przykład pogram raz, dwa razy w tygodniu i się świetnie bawię. Czy opłaca się kupić LA Noire? Tak, to świetna gra, naprawdę świetna. Dobra. Czy grałem w Anno 2070? Właśnie nie, poprosiłem Adama, żeby mi załatwił, bo sobie pogram na live. Po wyjściu dodatku do Diablo 3 postacie nie zostaną usunięte, nie. Tylko te postacie, które się robiło w becie, jakby one zostaną... No nie będzie można ich używać. What cast bar I use? Just give me a second. I'm not sure if it's anything special. It's cast bar. That's the part of Domino's add-on. I'm using Domino's add-on for my skill bars, and cast bar is part of it. Yeah, it is. Actually, I should just move it a little bit down here. So it's Domino's. No właśnie ludzie chwalili Anno 2070, dlatego właśnie się zainteresowałem. Addon. Do inwentory nazywa się Ark Inventory. Ark Inventory, bardzo fajna rzecz. Ale taki addon ma się pojawić w standardowym interfejsie użytkownika wraz z dodatkiem, więc chyba już nie będzie potrzebny. Czy zamierzam długą serię nagrać z The Elder Scrolls Online? Wiesz co, trudno powiedzieć o serii, ale na pewno będę nagrywał na live'ie bardzo dużo. Przypuszczam, że na YouTube'a też coś zrobię. Kiedy następny odcinek The Walking Dead? Jak tylko zostanie opublikowany drugi sezon The Walking Dead.
Czy ja słyszałem o The Forest? Tak, tak. Ja byłem, szczerze mówiąc, chyba jedną z pierwszych osób, która dała znać ludziom o tej grze. Ja to opublikowałem na Facebooku i opublikowałem to także na swoim blogu. Forest to jest taka gra, która... No cholera, ona może być dla mnie dobra. To znaczy, to jest horror, więc pewnie będę sikał po gaciach, bo to już taka moja cecha. Ale... To jest coś takiego, że w ciągu dnia człowiek szykuje sobie miejsce do przetrwania, a w nocy się ukrywa przed bestiami. I to może być bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o The Walking Dead, to obejrzałem pierwsze 3 sezony, bo to jest dostępne na Netflixie. I nic więcej na razie nie mogę oglądać. Do której pracują kurierzy? Wiesz co? Nie wiem, ale... Chyba standardowo, do 15. Raczej paczki dostaję do godziny 15. Jak oceniam Assassin's Creed 4 Black Flag? Świetna giera, naprawdę świetna giera. Z dużą przyjemnością się w nią bawię. I na pewno ją skończę. O, takiś elit. Zabił mi tego Peta, był za wysoko i nie mogłem go uleczyć. Dobra. Nie. Nic tu nie mogłem zrobić więcej. No dobra, wstawaj. Czy ja zrobię kiedyś giveaway na Twitchu? Mogę zrobić. W zasadzie mam do rozdania 6 pudełek Gran Turismo 6. Chciałem to rozdać jutro. Albo właściwie 1 stycznia, taki prezent noworoczny. Assassin's Creed 4, czy będę grał multi? Cholera, nie wiem. No warto by spróbować, bo to multi jest fajne w tej grze. Muszę tych infernali znaleźć, no. A, te portale. Właśnie 1 stycznia rozdam, albo 31 grudnia, taki przez cały dzień. Potem wylosujemy osobę. Ale jeszcze do końca nie wiem, jak to sobie...
Jak to sobie ułożyć w planach? Co jest takiego zachęcającego w WoWie? No nie wiem, to jest... Trzeba to lubić. Lubić. Albo to czujesz, albo nie. Nie ogłaszać tego na YouTubie, no ja na Facebooku przynajmniej muszę dać znać. Zresztą dostałem te klucze od Sony i oni by chcieli, żeby raczej jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Więc też nie mogę tak, że tylko w tam zamkniętym gronie rozdam te gry. Zobaczymy. Czy czekam na Watch Dogs? Tak, tak, to może być fajna giera. To może być bardzo fajna giera. Pewnie ją na live będę robił, bo raczej trudno na YouTubie, to będzie otwarty świat. Tak sobie ją będę robił jak Assassin's Creed. Czyli pewnie w dniu premiery sobie odpalę live'a o północy, bo to się z reguły o północy zaczyna. A potem jeszcze w nocy posiedzę i nagram odcinek na YouTube, jak znam siebie. Dobra, dwa portale jeszcze muszę znaleźć. Tu jeden. Jestem na pierwszym miejscu jako streamer WoWa teraz, no to ładnie. A to wyjaśni, to w zasadzie... Nie sposób się dziwić za tym, że przychodzą tu ludzie obcojęzyczni. No, Watch Dogs będzie fajna zabawa, na pewno. Tak, Wiedźmina 3 też będę przechodził na live'ie, raczej na YouTube'a, to potem... Potem jest... Ja nie wiem jak to... Kurde, chciałbym Wiedźmina 2 skończyć na YouTube'ie, ale zobaczymy, no. Fajnie by było, cholera. Tylko nagrywanie na YouTube'ie ma ten... Ja kiedyś nagrywałem inaczej, to znaczy jak miałem jeden odcinek tygodniowo, to nagrywałem co pół godziny przez tydzień, raz w tygodniu. I człowiek trochę traci ten klimat, niestety. To był błąd. Teraz na przykład jak nagrywam SimCity i sobie zakładam, że nagram jakąś tam od początku do końca albo jakiś tam kawałek rozwoju miasta, to po prostu siadam, nagrywam przez 3 godziny i później to dzielę i człowiek nie wypada z rytmu i to się fajnie nagrywa. Plany na Sylwestra. Już odpowiadałem na to pytanie strasznie dużo, wiesz? Atels, to już nie będę mówił, bo... O której idę na rynek? Przypuszczam, że gdzieś na 17. Może na 18, żeby się trochę zluzowało, jeżeli chodzi o korki. Jaką polecę grę na Androida? Plants vs. Zombies 2 albo Kingdom Rush. To są czadowe gry. Nie, Wiedźmina 2 na live już nie będę przechodził, bo... Co ja mówiłem? Aha, bo no, połowę na live, połowę w... to tak... No niby z Assassin's Creed tak zrobiłem, ale...
To nie jest najlepsze rozwiązanie. Dlaczego nie skończyłem Alana Wake'a? Bo się przestraszyłem. Może jeszcze skończę. Który to już poziom? 38. Idę jak burza. Jakiś ten questier. Właśnie stamtąd wyszedłem. O, trainer leatherworkingu, ale czy tutaj mamy zapasy? Chyba nie bardzo. To się nie da tak. Ja porówno, odpowiadając na pytanie, lubię i levelowanie w WoWie i grę na maksymalnym levelu, ale ostatnio zdecydowanie bardziej wolę levelowanie, bo PvP mi się nie podoba strasznie. Jeszcze we Wrath of the Lich King mi się podobało PvP, ale od tego czasu to jest tylko... równia pochylna. Tak się mówi? Chyba tak. Już mi się nie podoba PvP. Czy prywatne serwery to jest dobry interes dla Blizzarda? To mówiłem nie raz. To jest dla nich reklama. Ktoś, kto polubi WoWa tam, jest duża szansa, że spróbuje płatnego. A jak spróbuje płatnego, to już raczej nie wróci na darmowy. Zresztą wielu młodych ludzi jeszcze zupełnie nie kojarzy tych kwestii z płatnościami i dlaczego trzeba za to płacić i właściwie jaki to jest sens, kupiłem grę, czemu mam płacić i tak dalej. No to jest jakby szansa dla nich, żeby poznali trochę grę. Czy mój serwer Battlefield 4 jest? Jest. Dzisiaj żeśmy Rock'n'Roll'a tam nagrywali akurat. Ja tam na pewno będę nagrywał odcinki z Battlefielda, więc... Jest. Matko, jakiś bez sensu, bym go szybciej zabił Hunterem. Obrażenia zadaje zupełnie. I załatwiony. A gdzie mój pet?
Tak jest. Tu coś są jeszcze? Ghostoplasm. Rozkładanie Hobbita na trzy części było fatalnym pomysłem? No co ty, to był znakomity pomysł. Dzięki temu dostajesz trzy filmy. Trzy świetne filmy. Zamiast jednego. No ja nie wiem, to tak jakbyś, wiesz, powiedział, kurde, trzy dziewczyny ze mną spały, to fatalny pomysł. Tak, dziewczyny straciły w moich oczach. Z jedną to by było fajnie, a trzy... Nie, to w ogóle jest bez sensu. Rozumiesz różnicę? Jeżeli już mam męskim, surowym męskim językiem przemawiać. Trzy razy więcej kasy? No pewnie. A co, nie należy im się? Zrobili świetne filmy, kurde. Za takie filmy to ja bym zapłacił trzy razy więcej. Ta-ta-ta-ta-ta. No nie mam takich doświadczeń, sam nie porównywałem, ale... Ale zakładam, że może być zabawnie. Jak piszesz, że to działa w drugą stronę? Że z trzema dziewczynami naraz lepiej niż co noc z inną? No wiesz, no... Hobbita też nie musisz oglądać trzech filmów naraz. Nie? Gincie, paskudy. Dosyć szybko się ten quest zrobił. Sorry, byłem cichy i skupiony. Już wracam do czata. Totalnie rozbrają mnie ludzie,
którzy przychodzą i są w ciężkim szoku, że ktoś ogląda kolesia na 38 poziomie. No. Życie jest pełne niespodzianek. Życie jest pełne niespodzianek. Kiedy będzie na live Infestation? Na pewno prędzej czy później będzie. Ja... Już się z Grabą umawiałem na wczoraj, ale wczoraj inne rzeczy mi wyskoczyły. Natomiast na pewno zagramy prędzej czy później. Zagramy i w to, i w Nethera, i przypuszczam w DayZ prędzej czy później też. W ilu klatkach oglądają Hobbita? Zdaje się w 30, to taka opcja była tylko dostępna, więc... Czy Piccolo na jutro kupione? W zasadzie to nie wiem, nie pomyślałem o tym. Czy dzisiaj będę nagrywał Maxa Payne'a? Raczej nie, nie dzisiaj. Dzisiaj nie zdążę. Czy posiadam DayZ Standalone? Jeszcze nie, ale sobie zakupię. Prędzej czy później.